Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu troszeczkę fotograficznie, a mianowicie zajmiemy się czymś takim jak Dodge & Burn, czyli rozjaśnianie i przyciemnianie miejscowe zdjęcia, czyli dodawanie takiego kontrastu. Jak to zrobić? To już po intrze. No właśnie, rozjaśnienie i przyciemnianie. Zdarza się i właściwie można powiedzieć, że kiedy robicie w RAW-ach, to zazwyczaj zdjęcie jest po prostu płaskie, ale tak ma być, ponieważ w momencie obrabiania zdjęcia dodajemy ten kontrast. Czasami jednak samo dodanie kontrastu poprzez użycie suwaka kontrast, czy to w Lightroomie, czy to w Photoshopie, czy dodanie na przykład poprzez krzywą, może nie wystarczyć. Może chcecie czasami zwiększyć ten kontrast jeszcze w którymś miejscu, a nie chcecie go w całości. Można to oczywiście zrobić poprzez maski, na przykład zwiększyć kontrast, a potem wymaskować odpowiednio w Photoshopie. Ale jest też metoda właśnie takiego przyciemnienia i rozjaśnienia, czyli Dodge & Burn, która polega na takim miejscowym po prostu, tam gdzie my uważamy, że powinno być rozjaśnione, rozjaśniamy, a tam gdzie uważamy, że jest przyciemnione, powinno być przyciemnione. Nie ma nic gorszego niż płaskie, niekontrastowe zdjęcie. I tutaj macie przykład, tak wygląda zdjęcie przed. A tak wygląda zdjęcie po. I jest różnica, tak? Jeżeli chcecie coś takiego zrobić, chcecie nauczyć się tego, to zapraszam Was. Ja Wam pokażę to zarówno w Photoshopie i w Lightroomie, żebyście mieli wybór jak zwykle. Oczywiście może ktoś znać jeszcze jakieś nowe, inne metody. Ja zawsze pokazuję te, które ja znam i z których korzystam. Nie traćmy więc czasu. Skakujemy najpierw do Lightrooma i pokazuję Wam, jak to zrobić. Importujemy sobie zdjęcie do Lightrooma. Przeprowadzamy podstawową korektę. Ja nie będę tutaj się zagłębiał, jak ja to robię, gdyż nie to jest tematem dzisiejszego odcinka, ale jeżeli będziecie chcieli kiedyś dowiedzieć się, jak to wygląda, to piszcie, to może zrobię taki tutorial, jak generalnie ja obrabiam zdjęcia od początku do końca. I kiedy już wprowadziliśmy te wszystkie poprawki i uważamy, że zdjęcie jest już w miarę obrobione, przystępujemy do tak zwanego właśnie Dodge & Burn, czyli rozjaśniania i przyciemnienia miejscowego. Wybieramy sobie tutaj taką funkcję jak Radial Filter. Feather oczywiście ustawiamy na 100% i robimy invert. Tworzymy sobie okrąg w miejscu, gdzie będziemy chcieli w tym wypadku akurat rozjaśnić. I wprowadzamy popraweczki. Troszeczkę zwiększamy exposure, troszeczkę highlights zmieniamy, shadowsy i to będzie tyle. Klikamy prawym przyciskiem na ten filtr, na środek i bierzemy duplicate. I kiedy zduplikowaliśmy, przesuwamy sobie tą warstwę, która nam się stworzyła, ten drugi filtr, na kolejne miejsce, które nas interesuje. I znowu duplicate i tak dalej, i tak dalej. Jest to trochę czasochłonne, ale mamy trochę może większą kontrolę. Każdy z tych filtrów możemy ustawić po swojemu, tam gdzie chcemy możemy dodać też kolory. Więc jest tutaj większa kontrola nad tym. Drugą możliwością jest użycie po prostu Adjustment Brush, to jest taki pędzel korekcji. I tutaj sobie wybieramy z listy Dodge, czyli Lightener, czyli rozjaśnianie. Klikamy w jednym miejscu i zaczynamy malować. Później wybieramy Burn, czyli Darker i przyciemniamy. Ja oczywiście nie robię tego tak bardzo dokładnie, gdyż po prostu staram się Wam to pokazać, więc tutaj nie będę się aż tak bardzo rozwijał. Natomiast tutaj musicie wziąć pod uwagę, że ja tutaj robiąc tutorial, no staram się zrobić to bardzo szybko. I tak to wygląda przed i tak to wygląda po. Teraz poprawimy sobie troszeczkę jeszcze słońce. I tak to wygląda przed i tak po. Teraz wprowadzimy ostatnie poprawki i zdjęcie gotowe. A teraz przechodzimy do Photoshopa. Na dole w ikonę nowej warstwy klikamy z Altem. Z menu wybieramy sobie Overlay i tutaj zaznaczamy pokryj tą warstwę 50% szarością. Klikamy OK i dzięki temu mamy teraz warstwę całą szarą. Wybieramy Brush, czyli pędzel. Możemy kliknąć B. Zmniejszamy jeszcze tylko Flow na jakiś od 2 do 5% i X-em przełączamy się między czarnym a białym kolorem. I oczywiście biały rozjaśnia, czarny przyciemnia i malujemy tak samo jak za pomocą Adjustment Brush w Lightroomie. Ja oczywiście robię to tak na szybko i nie będę tego zdjęcia do końca robił, gdyż widzieliście efekt już w Lightroomie. W Photoshopie wygląda to tak samo, możecie w ten sam sposób po prostu zrobić, tylko jest to robione w Photoshopie.
Tak wygląda zdjęcie przed, a tak wygląda zdjęcie po. Jest znaczna różnica. Ok, i tak to właśnie wygląda. Sami widzicie, że dodanie kontrastu nie jest trudne, dodanie tego rozjaśnienia i przyciemnienia nie jest trudne, ale warto z tego korzystać. Naprawdę warto, jeżeli obrabiacie zdjęcia i wcześniej tego nie robiliście, tylko po prostu dodawaliście ogólnie kontrast do zdjęcia. Warto to robić, ponieważ naprawdę wasze zdjęcie nabiera takiej trójwymiarowości i robi się po prostu dużo ciekawsze. Czasami zdjęcie może być na pierwszy rzut oka w ogóle nieciekawe. Może nam się wydawać, że nie bardzo nam to wyszło, ale kiedy dodamy ten kontrast, kiedy dodamy to rozjaśnienie i przyciemnianie w odpowiednich miejscach, nagle okazuje się, że zdjęcie zyskuje nowego w ogóle wyglądu i jest po prostu dużo, dużo ciekawsze. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki wielkie za subskrypcje i w ogóle za lajki. I co? Widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!